Pieniążki, no 800 zł to jest więcej niż 500. Ja bym dała dzieciom te 800 zł, no bo chodzą do szkoły, do przedszkola, potrzebują więcej, no ta poszła, już jest brudna, sam proszek wszystko kosztuje, no lepiej, gdyby się postarali, to będzie bardzo dobrze. No jeżeli ktoś sobie dobrze zaplanuje wszystkie wydatki, no to nawet na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Moim zdaniem. Bo dzieciaki czy chcą się rozwijać muzycznie, czy tanecznie, tak jak na przykład moje dzieci, czy syn tam ma już chęci na granie na perkusji, czy córka taneczne sprawy, no to jak najbardziej właśnie na takie dodatkowe zajęcia dla dzieci. Nam się akurat przyda, no. Zawsze możemy z dziećmi wyjść na lody, czy... Dokładnie. Jest okej. Mieszkałam w Anglii i to było normalne, że dzieci dostawały za darmo leki. Seniorzy tak samo, kobiety w ciąży, po porodzie również. Także myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Młodzież, nazwijmy to do 18 roku życia, żeby odciążyć rodziców, bo wiadomo, że niektóre leki... W większości lekarstwa są drogie, o ile są dostępne, o ile... A powyżej 60 roku życia... Wiadomo, jak najdalej idące pomoc dla emerytów, rencistów. Mamy jeździć po swoim kraju, płacić za swoje drogi. No rozumiem jeszcze tam obcokrajowcy, nie, że jestem jakaś taka niedobra, ale no my powinniśmy za darmo jeździć u siebie, tak? Korzystamy i dużo płacimy, więc to mi pasuje, tak? W ogóle uważam, że autostrady no, powinny być jakby państwowe, a nie prywatne. Ludzie dojeżdżają i 100 i 200 kilometrów do pracy i to im ułatwi jakiś taki rynek pracy się dla ludzi polepszy, że sobie może z Rzeszowa jeździć do Krakowa i nie płaci za drogę i jemu się to będzie opłacało, nie?